Hello, Bambolsztajny, wszystkie. Witam wszystkich. Was, was, was. Co? Nieważne. Was, 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 was. Wąs, wąs. Was. No. no. Dzisiaj film o Sztokholmie. Zapraszam do zobaczenia. No. Wiedzieliście, że będzie to jakieś intro czy coś? Nie, nie stać mnie na takie rzeczy. Znaczy kiedyś ten było mnie, teraz już nie. Yy, pojemnik z naklejką. Pegely Stockholm 221. No, a sebekłem jeszcze. Zajebliście. Także co? Ogólnie. Nie ma co omawiać wykresu tego, tutaj była promocja, a tutaj dopiero dało jej się sprzedawać na rynku, szczerze można było teoretycznie tutaj niby coś a, pokminić, coś porobić, nie wiem, tu chyba, Ciekawe mnie czy tutaj ten Fiako nagrał film o tym, że wszystko będzie rosnąć, bo coś takiego zobaczył, chyba nie tu, no nieważne, Jak kobeka. GW. Yy, no to co? Sytuacja wygląda w następujący sposób. Że. Zaklejki no, ze Sztokholmu. Coś co za 7 dni najprawdopodobniej przestaje być na przecenie. Co to daje? No, to, że najprawdopodobniej wyskoczą one w cenie. Przy czym, jeżeli kupicie je dzisiaj, to jest ostatni dzień, kiedy będzie można je wystawić 20. Więc w sumie macie ostatni dzień, żeby w nie zainwestować, ponieważ dokładnie za 7 dni już nie będzie można. Tak jakby, jeżeli kupicie je, no w sumie to. No bo jeżeli kupicie to na przykład jutro, no to nie będziecie mogli tego wystawić wtedy. A wtedy najprawdopodobniej będą najdroższe. To jest jedna z teorii. Są dwie teorie, aż pani to specjalnie. Wam, żeby wam pokazać, narysować. Czarny paint oczywiście, żeby Was nie waliło w oka. I tak was wali pewnie. Co mnie to obchodzi? Dobra, jeszcze czarny paint. Jak ktoś ogląda w nocy, to serduszko dla Ciebie. Yy, ogólnie chodzi o to, że jak mamy kapsuły. Zresztą kapsuła jedna, kapsuła druga. Sadkę. A raczej szczęścia, Ale nieważne, to jest jeden, to jest dwa. I tutaj chodzi o to, że są dwie teorie odnośnie tych kapsuł. Obydwie to będą legendy, dlatego bo. A, niech tak będzie, po prostu, bo tak mi się wyświetliły. I jaka jest mianowicie sytuacja? Jedna sytuacja jest taka, że można kupić w rzeczywistości dzisiaj, dziś, dyzy isy, dyzy isy. Tak tę kapsułę i sprzedać ją od razu w dzień, kiedy promocja się skończy i wtedy będzie, jak ja to policzyłem, bodajże ze 160 zł wychodzi 192 zł, jeżeli zainwestujemy 160 zł, a nie, bo to inaczej, jak to było, Z zainwestowanych 130 zł robimy 190 zł, czy coś takiego. Jak będzie dokładnie taka sama proporcja jak przy innych, a raczej powinna być, i mniej więcej taka 40-50% proporcja działa. Także to jest. Yy, kupujecie dziś, sprzedajecie 20 yy, albo. znaczy, sprzedajecie w dzień zakończenia promocji. Ja sobie tak skrócę. DZZP. O! No! To to jest tak. I wtedy macie około 40% pieniędzy. E, co tam chcecie, to sobie za to zróbcie. Nie wiem, kupcie dziwkę czy coś. No. E, Także tak wygląda jedna teoria. Ja polecam ją, bo jest bardzo prosta. Druga teoria, która będzie troszeczkę bardziej. która będzie trochę bardziej dochodowa, ale trochę też trochę bardziej ryzykowa, bo po prostu można. Tak jakby zaryzykować pewnym, pewną, pewnym stwierdzeniem. Ogólnie żadna ze skrzyń jeszcze się tak nie zachowała poza RMR-em. W sensie kapsuła. Tylko kapsuła RMR się na razie tak zachowała. I dlatego to jest mega risky. Nie polecam ogólnie. Ale można. Można? Jeszcze jak. Tak mówił papez, Papuez. Tak mówił. I jak mówi ta teoria... Theory. Teoria. Że kupujecie ją nieważne kiedy. Byle żeby za 1 PLN. To jest ważne. Wtedy ważne było, żeby ją kupić dziś. Dziś, dokładnie dziś, 13. To jest ważne, żeby kupić ją za jeden PLN. Tyle jest dla Was istotne. I A. co to jest w końcu to ZDLP? Zakończenia, dzień zakończenia promocji. A i wtedy sprzedajecie to, jak jest ten dzień zakończenia promocji. O, ten dziad. To czekacie sobie plus do 5 dni. Do, dy, o. Dy, o. Nie 5 dni, tylko do 5 dni. Czyli 1 patrzycie cenę. 2 patrzycie cenę. 3 patrzycie cenę. 4 patrzycie cenę. I tak robicie. Po prostu wtedy, kiedy możecie sprzedać i w pewnym momencie jest taka szansa, że po prostu ona zrobi takie coś. Tu jest to, co jest dzisiaj i nagle będzie łup. Wtedy o to będzie DZP. Nasz dyzypy. Proszę bardzo, here. I potem będzie tak. Tu jak patrzycie i nagle do piątego dnia będzie takie coś łup. I będzie potem takie coś. I tutaj warto sprzedać. To jest możliwość. Hipotetyczne. Nie? Coś takiego może zajść. Nie gwarantuję, że będzie. Jakie by to były skoki procentowe? Tu jest około 100%. Wtedy. Tak to wygląda. Również dobrze mo moglibyście zrobić to jest ta taktyka trzecia. Także mam nadzieję, że te dwie mogę już wywalić. I to będzie taktyka numer 3, która mam nadzieję, że też wam przypadnie do gustu. Mam nadzieję, że ją zapamiętam, bo ją wymyśliłem dokładnie. Znaczy wymyśliłem ją już dawno, tylko chodzi o to, że. No, wiadomo. Dobra, jest kapsuła. Ciach-ciach, ciach-ciach. Kapsuła tutaj, nie wiem, co tam skersy, czy kurwa Doritosy. Dobra, kapsuła, statek. Tu jest ten. Nie. Yy, mamy ten wykres. Woo. I macie to sprzedać wtedy, kiedy macie ten dzień. Taki dzień. Yy, DSP, Z, DZP. Dzień zakończenia promocji. Pamiętajcie, dzieci. Macie ten dzień. To jest 20 albo 27. Jedna albo druga. Raczej 20. To tak. Tak w podaję, że to będzie 20. No, macie ten DZP. I macie dzisiejszy wykres, gdzie jest jeden pln Pelenie. Dokładnie. I kiedy macie ten dzień. Wylatuje to do góry. Na 40 grosz, coś takiego, na 30 groszy, nieważne. I czy patrzycie na to cały czas, jak to rośnie, 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 rośnie. rośnie I nagle jest takie Ups. I tu sprzedajecie. Dokładnie w tym punkcie. Kiedy leciutko spadnie ponad najwyższy pik. Bo kiedy już spadnie ponad najwyższy pik, to... Też bardzo mało, często też na tych wykresach dzieje się to. To jest ciekawe. DZP-s wykasuję, bo mi przeszkadzać. To się czasami dzieje, że jest coś takiego. Ups, ups, ups. To też jest możliwe. Przy czym raczej bym tego nie oczekiwał. Raczej oczekuję od tego wykresu takiego zachowania, które będzie mniej więcej w ten sposób szło. O, i ta, tak będzie wyglądał ten wykres, że on sobie zrobi takie skoki, bym powiedział tak. Siup, siup, siup. O, i tak. Niżeli tak jak to było z ramerami, że łup, 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 ale tak może być. Także na każdy z tych trzech wykresów trzeba się uzbroić. Najmniej prawdopodobnym wykresem jest taki wykres. W ciągu bliskich dni to jest najmniej prawdopodobny wykres. A najbardziej prawdopodobny wykres, jaki moim zdaniem będzie, to będzie taki. Taki, albo nie, to jest coś takiego. Taki, nie, taki, o, i taki. To jest najbardziej prawdopodobny wykres. Dlatego tu sprzedanie jest opa. Tyle w temacie. Dziękuję za oglądanie.